Siemka. W tym odcinku pokażę Ci, jak malować farmlandy na mapie. Pierwsze, co będziesz potrzebował, to ten oto przycisk, czyli Terrain Info Layer Paint Mode, po którego kliknięciu zmieni kolor prawdopodobnie na losowy jakiś, nie musi być koniecznie taki jak mój. Ważne, że teraz wiesz, że jest cały pomalowany na jeden kolor i wiesz, że teraz masz już pierwszy farmland tak jakby pomalowany na całej mapie, co jest istotne, o czym dowiesz się później. Oprócz przyciśnięcia tego przycisku potrzebujesz jeszcze zakładki Terrain Editing. Jak nie wiesz, jak włączyć, to klikasz sobie Window i wybierasz Terrain Editing. Tą zakładkę znasz z poprzednich odcinków i tutaj ustawiasz sobie na któryś z klawiszy myszki opcję Add, a na resztę jakkolwiek inną, byle nie Subtract, o czym też powiem za chwilę, jak dojdziemy do malowania. Więc ja sobie na razie tak do testów ustawię ten Subtract, ale wy najlepiej sobie nie ustawiajcie go. I bonusowa porada, nie przesuwajcie się scrollem, tylko jedźcie tym paskiem, gdyż jak będzie blisko, to one zaczną się zmieniać, te opcje, jak widzisz, i przez co później są problemy. I jedziesz sobie tak niżej, do Info Layer Painting. Tutaj twoim oczom ukazują się różne opcje, ty jednak potrzebujesz ustawić sobie na pierwszym miejscu farmland i teraz jesteśmy na dobrej drodze, żeby coś pomalować. Co prawda teraz spróbujesz, jeszcze nic się nie dzieje. Ale jeżeli wybierzesz sobie lands i wybierzesz farmland 1, to zobaczysz, że cała mapa zmieni się na biało. Prawdopodobnie, jeżeli używasz oczywiście mojej podstawki. Czyli to jest znak, że to jest właśnie Farmland 1. I tutaj nic praktycznie nie możemy ruszyć, więc wybieramy sobie Farmland 2. I tutaj już możemy sobie malować. Jak już przestawiłeś sobie na Farmland 2, teraz tym przyciskiem, który ustawiłeś sobie, żeby było Add, możesz sobie malować swój Farmland. Jak widzisz, jeden Farmland. Zmienię sobie na drugi Farmland. Sobie zrobię taki Farmland. Jak zapewne zauważyłeś, zaczynają zmieniać się ich kolory. Każdy, który aktualnie maluje, jest biały, a te, które pozostawiam już na mapie i mam zaznaczony inny farmland, zaczynają mieć jakieś odcienie. Dzięki temu możesz odróżnić, gdzie jest jaki farmland. Wspominałem Ci, że nie masz ustawiać żadnego przycisku na Subtract. Dlaczego? Gdyż jak teraz mam wybrany ten Subtract akurat na prawy przycisk myszki, jak go kliknę, zacznie się wymazywać farmland. I w tym momencie, jeżeli zapiszesz Giants Editora i spróbujesz wejść do gry, to prawdopodobnie w logu wyskoczy Ci błąd, że nie wszystko jest pomalowane. Więc teraz musisz pomalować jakimkolwiek farmlandem, żeby zamazać to, co było widoczne bez tej maski. I wtedy dopiero zapisać i błąd zniknie. Dlatego najlepiej w ogóle sobie wyłączyć ten prawy przycisk myszki i na nie ustawić na cokolwiek innego, obojętnie. I jak widzisz, teraz już nic się nie dzieje i nic sobie nie wymarzasz. A jak chcesz zmazać dany farmland, to po prostu zamazujesz go innym farmlandem i on zniknie tak czy siak. Ale niestety to tak prosto nie jest, że to już i macie farmlandy. W tym momencie sobie zapisujecie i zapamiętujemy, ile farmlandów namalowaliśmy. A i taka uwaga jeszcze, pamiętaj, żeby malować farmlandy po kolei. Nie pomijać żadnej z cyfr, ponieważ to powoduje błędy. Masz już to zapisane i myślisz sobie, odpalę w grze. No, to nie tak prosto. Żeby wszystko było działające, to przechodzisz sobie do swojej mapy i szukasz pliku farmlands. Otwierasz sobie ten plik, oczywiście notepadem++ bądź innym notatnikiem, czymkolwiek byś chciał, byleby tylko edytowało tekst. Edytujesz go sobie i teraz twoim oczom ukaże się, takie tutaj linijki się ukażą. Ciebie interesują zaledwie parę z nich, ponieważ to musi być zawsze i to musi być zawsze. A teraz interesuje Cię ta linijka, która jak widzisz jest zamknięta tutaj, czyli ma ukośnik tutaj i między nimi możesz sobie zrobić enterka, żeby powklejać swoją linijkę, czyli właśnie tą, którą będziemy sobie kopiować. I teraz przeanalizujmy ją sobie, czyli po pierwsze Farmland ID. No my tworzymy kolejny Farmland, więc zmieniamy sobie na dwa. Price Scale, jeżeli jest ustawiony na jedynkę, to będzie jakby standardowa cena za hektar tego Farmlandu. Jeżeli zwiększysz ten Price Scale z jedynki na cokolwiek wyżej, to cena Farmlandu względem innych będzie się mnożyć o ileś tam. Oczywiście cenę Farmlandu za hektar. A sama cena za hektar jest definiowana tutaj. Ja ustawiłem akurat, że jest 0,1, bo chciałem, żeby po prostu na testy nie wydawać, nie wiadomo jak kasy, nie dodawać jej sobie co chwilę, więc zrobiłem sobie na 0,1. Tutaj jak ustawicie jedynkę, to będzie standardowa wartość z gry. Jeżeli mają być jeszcze droższe, wszystkie ogółem farmlandy, to sobie wstawiacie tam 2, 3 jak chcecie. Ale wracając do naszej linijki farmlandu, tu możecie sobie zmienić nazwę NPC-ta, który wam jakby jest tym sąsiadem, czy jak tam, czy od kogo tam kupujecie ten farmland. Jak zaczniecie sobie od 0,1, to tak w kółku, możecie iść chyba do 8, wydaje mi się. I wtedy macie różnych tam użytkowników farmlandu. I ostatnia opcja, która was interesuje, to Default Farm Property.
Tutaj ustawiacie false lub true i tym definiujecie, czy ten farmland jest kupiony na start od razu po wejściu do gry, czy nie. I oczywiście false, że nie jest, true, że jest. I najważniejsza informacja z tego wszystkiego, tworzycie tyle linijek, ile macie aktualnie farmlandów na mapie. Czyli my stworzyliśmy 4 farmlandy, bo wiadomo, pierwszy już był i plus 3 namalowane, co daje nam 4 farmlandy. I aktualnie wszystkie będą do kupienia od razu. A jeszcze mogę wam tą skalę pokazać przy okazji. To zrobimy sobie, że tutaj wpiszemy sobie nawet 10. Zapisujemy. I w tym momencie powinno być wszystko ok. Także pamiętamy, żeby było tutaj w pliku tyle tych linijek, ile masz farmlandów aktualnie namalowane. Nie więcej, nie mniej. Ponieważ to powoduje błędy. Także widzimy się w grze. Dobra maniera to oczywiście odpalenie sobie logu i sprawdzenie, czy nie ma nic czerwonego, ale nas interesują farmlandy. Więc przechodzimy sobie na tereny i jak widzisz, są pomalowane nasze tereny. Teraz jak widzisz, ten cała nasza mapa jest do kupienia za 33 euro. Tutaj dwójkę ustawialiśmy sobie na 0,1 prawdopodobnie, więc jest wartość nawet 0. Bo akurat ustawiłem za mało troszeczkę. Kolejny teren ustawiłem jakoś na dwukrotność ceny. Jak widzisz, jest 9 euro. I ostatni ustawiłem na 10-krotność ceny. Czyli jakby ten nasz mały farmlandzik jest warty tyle, co praktycznie nawet ponad całą mapę. Także co no, to tyle w tym odcinku. Trzymaj się, cześć.